przed chwilą złożyć się wojska rozmowowymi. Mam dwa pytania. Pierwsze do pana prezydenta. Czy do pana dyrektora, czy pana prezydenta, w jakim terminie zostały złożone rekomendacje do Urzędu Miasta Łódź? W jakim terminie rekomendacje do nas wpłyną zgodnie z procedurą, tak formalnie na papierze, że odbierzemy, zgodnie z procedurą, jak będziemy mieli sprawozdanie z realizacji zadania. Może źle pytanie sformułowałem. Opiera się pan o wynikach głosowania 80%. Moje pytanie dotyczy terminów, w jakim wpłynęły te rekomendacje. W tej chwili mamy do nich wgląd, na tej podstawie je opracowaliśmy wspólnie z Lubelską Grupą Badawczą, a jeśli pan pyta, kiedy formalnie zostaną złożone dokumenty... Kiedy wpłynęły jako informacja do Urzędu Miasta Łódź? Oficjalnie, tak żeby mieć wpływówkę, jeszcze nie wpłynęły. Wpłyną zgodnie z procedurą... Kiedy przekazała Lubelska Grupa Badawcza, może tak Operuje pan dokładnymi danymi, więc pan ustawy musiał powstać w oparciu o konkretne materiały. Tak, więc moje pytanie. Uczestniczymy jako urzędnicy w panelu i znamy te rekomendacje. Czyli rozumiem, że nie zostały złożone oficjalnie jeszcze formalnie? Nie, bo one wpłyną zgodnie z procedurą w momencie, kiedy wpłynie sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.